Jesteśmy chyba pierwszym pokoleniem rodziców, no może drugim, które w tym kraju ma idealne warunki do wychowywania dzieci. Jesteśmy drugim pokoleniem, które nie zaznało wojny, które nie zaznało głodu, tragedii, kataklizmów, katastrof, które ma cały warsztat, wiedzę, emocje, często również czas, pieniądze do tego, żeby być naprawdę dobrymi rodzicami i żeby wychować naprawdę, przynajmniej często, szczęśliwych ludzi. Tymczasem wszystkie badania, ale również nasza praktyka, pewnie jak tu siedzimy, wskazuje na to, że wychowujemy ludzi nieszczęśliwych, tak głęboko nieszczęśliwych, że chcą się zabić, albo się tną, albo zjadają paznokcie, albo nie jedzą, albo ciągle jedzą, albo biegają tak, żeby się zabiegać na śmierć. A my codziennie właściwie doświadczamy takiego poczucia, że jesteśmy najgorszymi rodzicami na świecie, że nic nam nie wychodzi, że jesteśmy beznadziejni i że całe nasze ojcostwo i macierzyństwo to jest jedna wielka porażka. Panie doktorze, co się z nami dzieje? Słychać mnie, tak? Myślę, że się dzieje bardzo z nami wiele rzeczy. To, co pani powiedziała o tym drugim pokoleniu, które nie doświadczyło, które doświadcza dobrobytu tak zwanego. Dla mnie jest to, jesteśmy pokoleniem, które doświadcza wszelakiego rodzaju nadmiarów. Jesteśmy pokoleniem, które jest pokoleniem rodziców, które doświadcza mnóstwa ciastek przed sobą, mnóstwa hamburgerów, mnóstwa pysznego jedzenia, jednocześnie nie wiedząc, jak z tego wszystkiego korzystać. Także to jest taka pierwsza warstwa, znaczy mnóstwa nadmiarów wokół nas. Druga warstwa to jest taka warstwa, którą ja bym nazwał, która kojarzy mi się z warstwą, która w dużej mierze jest wykorzystywana w komercji wszelkiego typu, czyli stymulowanie, za którym stoją pieniądze i chęć po prostu wyciągania często pieniędzy od rodziców, czy też chęć wydawania pieniędzy przez rodziców. Takiego właśnie nieustającego, jak pani powiedziała, pokazywania, że jesteśmy niewystarczająco dobrymi rodzicami, że czegoś dziecku nie zapewniamy, że coś mu jeszcze bardziej powinniśmy zapewnić, lub patrząc na przykład na reklamy dotyczące takich rzeczy jak leki, jak szczepionki, mówię tutaj z takiej warstwy bardzo prymitywnej, ale myślę, że to bardzo dobrze pokazuje, jesteśmy nieustająco straszeni tym, że musimy o coś zadbać, że musimy o wszystkim pamiętać. Skończyły się już trochę czasy, kiedy dorośli byli oddzieleni od dzieci. Mieliśmy kiedyś takie słowo jak dziatwa i było dość jasno i klarowne powiedziane, co to jest świat dziecka, a co to jest świat osób dorosłych. Kiedy dziecko na placu zabaw się skaleczyło z powodu zepsutej zjeżdżalni, to podchodził do niego rodzic i mówił, no weź uważaj, jak jeździsz, nie? By powiedział tylko tyle. No, natomiast nie podchodził, bo go nie było tam. Jeżeli był i był, załóżmy, trzeźwy i do tego jeszcze w miarę rozgarnięty, to najprawdopodobniej, gdyby to dziecko pokaleczone wróciło do domu, to by usłyszało właśnie mamusię naklejającą plaster i mówiącą, że masz nie zjeżdżać na tej zjeżdżalni. Obecnie mamy taką sytuację, gdzie wokół tej zjeżdżalni zostanie rozpętana wojna Straży Miejskiej, tego, kto jest odpowiedzialny, zostanie wezwana telewizja. W związku z tym my, jako dorośli, już kończę swoją wypowiedź, czasem przedłużam, my jako dorośli wchodzimy świat dziecka tam, gdzie to tak naprawdę dziecka nie dotyczy. Bo cóż to skaleczenie ma, jak to skaleczenie na zjeżdżalni ma się do atestów? Jak to skaleczenie na zjeżdżalni ma się do programu Uwaga czy Alarm? Chodzi o to, że się właśnie nie ma, a my się tam wtrążalamy, myśląc, że to dla dziecka. Tak naprawdę w pewnym sensie tego dziecka użyjemy. Wtrążalamy się tam, bo się boimy, jak rozumiem. Tak. Tata, czy powodem tego, że pomyślałaś o tej książce, był twój lęk? Był mój lęk o to, o co pytali mnie rodzice. Ponieważ ja się zajmuję psychologią od dawna, to często rodzice, przyjaciele pytali mnie, co robić z dziećmi. I ja patrzyłam na to, że bardzo wielu
ludzi, bardzo fajnych ludzi, którzy mają dobre intencje, w ogóle nie wiedzą, co robić z tymi dziećmi, jak sobie radzić. I była taka cała fala, pamiętam parę lat temu, znajomi dzwonili i mówili, moje dziecko ma anoreksję, moje dziecko ma bulimię, moje dziecko nie chodzi do szkoły. W ogóle pomyślałam sobie, co to się takiego właściwie dzieje. Jak można by było znaleźć tutaj jakieś rozwiązanie, jakąś podpowiedź. Jest bardzo dużo książek na temat tego, jak wychowywać dzieci. W internecie jest bardzo dużo porad. Ale wiecie Państwo, pisząc tą książkę z doktorem Srebnickim, miałam takie wrażenie, że my piszemy troszkę co innego i inne odpowiedzi, inne podpowiedzi udzielamy rodzicom. To jest taka książka głęboko humanistyczna, można by powiedzieć, nastawiona na miłość do dzieci, na to, żeby dać dzieciom właśnie czas, uwagę, a nie żeby skupiać się na rzeczach dookoła, na tym wszystkim, co ta kultura konsumpcyjna nam podsuwa i też, żeby też troszeczkę odpuścić pracę, przygotowywanie dziecka, takie coachowanie dziecka, bardziej zająć się tym, żeby być rodzicem. I patrząc na rodziców, myślałam sobie, że faktycznie jesteśmy wszyscy strasznie zagubieni, bo nie wiemy, jak te dzieci przygotować do świata. Rodzice chcą jak najlepiej, prawda? Ale kończy to się tak naprawdę nie wychowaniem, nie miłością, tylko treningiem. A mi się zdaje, jak ja czytałam tą książkę, to w ogóle miałam wrażenie, że ta książka jest dużo bardziej o rodzicach niż o dzieciach. I powiem szczerze, że ten fragment tej książki zainteresował mnie najbardziej, bo przeczytałam dużo rzeczy o wychowywaniu dzieci, to się czasem sprawdza, czasem nie. Natomiast zacznę od tezy, którą Pan tutaj stawia, która dla mnie jest niebywale kontrowersyjna. To jest rozdział 5, nowy ty, czyli ty rodzic. Nie powinno widzieć rodzica w rolach, które nie mają nic wspólnego z rodzicielstwem. Na przykład w roli małżonka, który ma problem z żoną i mówi do dziecka, posprzątaj buty, bo mama będzie zła. Kolejna zakazana rola to rola imprezowicza, czyli kogoś, kto traci nad sobą kontrolę, także z takich przyczyn jak narkotyki czy alkohol. Czego jeszcze nie wolno rodzicowi, pyta brata. Dziecko nie powinno cię widzieć w rolach zawodowych, słyszeć, że zarabiasz, żeby ono miało co jeść. Nie powinno widzieć cię jako osoby odnoszącej sukcesy zawodowe. Przecież to fajnie mieć takiego tatę, mówi brata. Tak, tylko że dziecko zaczyna wtedy porównywać się z rodzicem, a nie ze swoimi kolegami, zaczyna żyć sukcesami tatusia i łatwo dochodzi do wniosku, że ono nigdy nie będzie takie wspaniałe. I potem doktor Srebnicki kontynuuje tę myśl. Panie doktorze, powiedział Pan, że minęły czasy, kiedy te dwa światy były rozłączne. Minęły czasy, kiedy dzieci widziały rodziców godzinę w salonie u tych bogatych, a nigdy u tych, którzy byli szwaczami i wyrobnikami rolnymi. Jak my, rodzice, mamy spowodować, że nagle odcinamy 1/3, połowę czy 2/3 naszego życia, wchodzimy do domu, jak Pan dalej pisze w tej książce, nie odbieramy telefonów, nie piszemy, nie rozmawiamy przez telefon, nie robimy niczego, co jest naszą pracą, no i poza tym nie rozmawiamy na przykład ze swoim mężem czy żoną o tym, co u nas w robocie. To jest wielka część naszego życia. Tak, praca jest wielką częścią naszego życia. Niestety, znaczy ja takie, to o czym Pani, znaczy nie, o tym, nie odnosząc się do Pani, ale mam taką swoją własną koncepcję wesołych niewolników, czyli takich właśnie zakredytowanych, zaleasingowanych ludzi, którzy mają wrażenie posiadania, tak naprawdę są wesołymi niewolnikami systemu bankowego. A są wesołymi dlatego, bo mają pieniądze na ratę wszelakiego typu i dlatego mają wrażenie, są weseli. Ale to on jest smutny, to jeszcze gorzej. No, może mieć smutnego niewolnika, prawda, który jest bity tam przez pana batem za to, że źle zebrał bawełnę, albo takiego, który jest zachwycony. Ale temu smutnemu jeszcze gorzej, kto mu się odciąć. Dokładnie tak. Co więcej, system pracy, jaki sobie tworzymy, powoduje, że nie da się i zgadzam się absolutnie z Panią, nie myśleć o tej pracy w domu. Tak jak patologią jest zadawanie nadmiaru prac domowych dzieciom, tak obecnie przynosimy pracę do domu. Jesteśmy w tej roli zawodowej bardzo, powiedziałbym, kreowani. Ona jest często postrzegana jako miara naszego prestiżu, jako miara naszej samooceny. Mamy się czuć, realizować przez pracę. To mnie najbardziej denerwuje. Człowiek powinien być człowiekiem po pracy, a nie człowiekiem pracy.
Więc wracając do tego, o czym pani mówiła, kłopot polega na tym, że wchodząc właśnie do tego domu, nie chodzi o to, żeby nie mówić o pracy i nie odbierać telefonu. Chodzi o to, żeby będąc w roli rodzica, nie pokazywać siebie w tym świecie, który dziecka nie dotyczy. Na przykład nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy, ja jako rodzic czy rodzice, mieliby celebrować swój awans pracy wspólnie z dzieckiem. Dlaczego? No to jest kolejny pasus, tego nie rozumiem. Dlatego. W restauracji, jak rozumiem. No nie, sobie chodźmy do restauracji, nie chodźmy dlatego, że tata właśnie, nie wiem, napisał książkę, prawda? Albo dostał wspaniały sukces zawodowy. Mój syn na przykład wie, że jestem na spotkaniu. Nie wie, że jestem na spotkaniu dotyczącym mojej książki. Chodzi o to, że w sytuacji, w której jestem rodzicem, który się prezentuje jako ktoś odnoszący sukcesy, jako ktoś, kto panuje nad finansami, jako ktoś, kto jest człowiekiem mądrym, szanowanym i wszelakim. Jestem w tym momencie poza rolą rodzica. Jestem w tym momencie człowiekiem, który jest niepokonywalnym monolitem. Wiem dużo, wiem więcej, na wszystko mam odpowiedź, awansuję, zdobywam kolejne stopnie kariery. No i jak to dziecko się tak na mnie patrzy, prawda, że ja taki jestem wybitny, no to warto sobie zadać pytanie, co ona ma o sobie pomyśleć. No a jeżeli pan czasem jest mądry i się panu udaje i ono o tym wie, a czasem panu się nie udaje i ono też o tym wie i wtedy uczy się tego, że dobra, tacie czasem idzie, a czasem nie idzie, a mamie często nie idzie i też jednak jest szczęśliwa, to nie jest okej? Nie, ponieważ wtedy, znaczy nie jest okej. Można to oczywiście na różnych perspektyw na to patrzeć, natomiast postaram się wyjaśnić, dlaczego nie jest to okej w stosunku do dziecka. Otóż uważam, że nie jest to okej w stosunku do dziecka, że tacie nieraz wychodzi, a tacie nieraz nie wychodzi. Że od tego jest przyjaciółka, przyjaciel, żona lub małżonek, żeby opowiadać o tym, że coś mi wychodzi albo że coś mi nie wychodzi. Dziecko nie jest od tego, żeby rozumieć moje emocje, szczególnie te związane z byciem wesołym niewolnikiem korporacji, który w ramach awansu dostał kolejny identyfikator czy samochód z radiem. To nie jest świat dziecka. To nie jest świat dziecka. Światem dziecka jest to, co jest zgodne z jego wiekiem, z jego doświadczeniem, bez względu na to, ile ono ma lat, czy rok, czy 16, czy 18. I ważne jest to, że to ono sobie tworzy świat, a my w tym świecie mu mamy towarzyszyć po to, żeby umiał sobie w przyszłości samemu zdobywać zasoby i samemu radzić. Jeżeli w tym świecie jesteśmy osobami, które przeszkadzają właśnie swoją wyjątkowością, czy przeszkadzają swoimi porażkami zawodowymi na różnych polach, no to wtedy w pewnym sensie oczekujemy od dziecka, żeby było naszym przyjacielem. Żeby było kimś, kto rozumie to, że jesteśmy dzisiaj strasznie zachwyceni awansem zawodowym. Ja na przykład podam taki przykład, już kończąc moją, przepraszam, że przeciągam, ale tak z jednej myśli na drugą. Natomiast ja zrozumiałem słowo praca, jak poszedłem do pracy. Natomiast latami całymi słyszałem, że tata idzie do pracy albo mama idzie do pracy. To znaczy do czego? Było to niezwykłe uzasadnienie wszystkiego. Tata wrócił zmęczony z pracy. Mama była zmęczona w pracy. Mama miała zły dzień w pracy. Znaczy w czym? To mniej więcej tak samo jak ze słowem wakacje. Słowo wakacje osobiście zrozumiałem, jak miałem lat, nie wiem, 12. No właśnie, co z tymi wakacjami będzie? Jak ktoś mi powiedział właśnie, że, znaczy przez wcześniej mi ktoś mówił, że jedziemy na wakacje. Na wakacje. W związku z tym oznaczało to dla mnie nic innego, jak kompletne nie wiadomo co. Krótko rzecz ujmując. Tak? Jak słyszałem, że nie możemy teraz oglądać telewizji, bo jesteśmy na wakacjach i musimy iść nad morze, bo jesteśmy na wakacjach, tak? To ja właśnie słyszałem kogoś poza rolą rodzica, kogoś, kto przyjechał ze mną po to, żeby mi pokazać, że jest ze mną na wakacjach. Więc nie mogłem obejrzeć telewizji, bo byłem na wakacjach. Czego się nauczyłaś?
A więc miałam tą samą wątpliwość, co ty, pisząc wywiad z doktorem Strzemnickim na ten temat. W pewnym momencie zadałam mu pytanie: Tomek, to co my właściwie mamy z tym dzieckiem robić? No właśnie. Mamy w tej książce też ćwiczenia, ramki, które pomogą. I okazało się, że możemy z dzieckiem robić masę rzeczy. Ja niestety nie miałam takich doświadczeń ze swojego dzieciństwa. Niestety odnosimy się często do tego, co sami doświadczyliśmy. I otóż co możemy z tymi dziećmi robić? Możemy uczestniczyć w ich świecie. A co to znaczy? Ja dzięki tej książce to zrozumiałam. Otóż siedzieć z dzieckiem i oglądać jego film, interesować się grą, w którą gra, tak? Możemy z tym dzieckiem robić te rzeczy, które jego interesują. Być w jego świecie, to znaczy uczestniczyć w jego tych przeżyciach. Martwić się, jak mu się popsuje zabawka, cieszyć się, jak mu się coś uda. Czyli być tą mamą, tatą właśnie w tej przestrzeni, w której istnieje dziecko. I to naprawdę, ja czułam, jak mi się tak synapsy w głowie przekładają, jak to pisałam, żeby to zrozumieć. W tej książce najciekawsze dla mnie były też takie rozmowy o tym, że z dzieckiem można sprzątać, że z dzieckiem można iść na zakupy, że dziecko przygotowuje razem z nami listę zakupów, że my po prostu żyjemy razem z dzieckiem i wtedy jesteśmy rodzicami, wtedy ono się uczy, jest z nami, towarzyszy nam, po prostu jesteśmy razem. Jak bardzo ja byłam przyzwyczajona do tego, że właśnie dziecko się wychowuje, czy też dziecko się coachuje i jak bardzo to wyszło, to też było dla mnie trudne, że to zobaczyłam, że po prostu dziecko potrzebuje takiej właśnie mamy, która jest w domu, przychodzi, wraca ze szkoły, tam jest zupa, jest tata, z którym pogra w piłkę. No to są po prostu takie rzeczy zupełnie oczywiste, jak już one przyjdą do głowy. Natomiast trudno mi było to też zrozumieć, właściwie o co właśnie chodzi. Właśnie, chciałam zapytać Beata ciebie jeszcze o tą oczywistość. Właściwie to wszystko, co pan mówi, to jest dla rodziców pewnie coś, o czym tak bardzo wiemy, że często zapominamy. Że w ogóle zapomnieliśmy, że takie role mogą być. Powiedz mi, co było dla ciebie, oprócz tego towarzyszenia, taką największą lekcją z tej rozmowy? Największą lekcją z tej rozmowy było dla mnie to, co dzieci... Mamy tam taki rozdział, co dajemy dzieciom, a co powinniśmy dzieciom dawać. I tak, żeby powiedzieć delikatnie, to jest tam taka przypowieść o dziewczynce, która chciała bardzo lalkę Barbie, a mama jej nie chciała tej lalki Barbie kupić, ponieważ mama była postępowa, wierzyła w inne idee, martwiła się, że to dziecko stanie się komercyjne, że w ogóle widziała straszne rzeczy, które wynikną z tego, że tej czteroletniej dziewczynce kupi lalkę Barbie. Trafiła do gabinetu do doktora Srebrnickiego, ponieważ z dzieckiem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Dziecko miało lat? Dziecko miało lat. Wieku przedszkolnym. Wieku przedszkolnym. Co z tego wynikało z tej przypowieści? Otóż to, że dzieci potrzebują być takie jak inne dzieci, potrzebują mieć zabawki, potrzebują sobie żyć razem z rówieśnikami, budować ten świat, że my nie możemy projektować na nie jakichś swoich wartości, wymysłów, po prostu zabierać im dzieciństwa. Tak? Zgubiłam wątek. Ja bardzo przepraszam za proszę bardzo, doktorze. Ale to jest myślę istotne jakby w kontekście też wcześniej tego, o czym rozmawialiśmy, czyli gdzie ten rodzic i gdzie ci ludzie są w tych świecie dziecka tam, gdzie nie powinni być, tak? Myślę, że współcześnie takim doskonałym przykładem, nie chcę wzbudzać kontrowersji ideologicznych, jest chodzenie na religię. To my nadajemy temu znaczenie, czy dziecko powinno, czy nie powinno. Natomiast w istocie, jeżeli dziecko jest w drugiej, w trzeciej, czwartej klasie podstawówki, jeżeli większość dzieci chodzi, to dziecko chce być takie samo jak inne dzieci. Ale panie doktorze, to się nazywa oportunizm. No to w tym momencie kupienie dziecku lalki Barbie też jest oportunizmem. I to jest to no właśnie pytanie, to, co do którego mama... momentu możemy się posunąć w tym oportunizmie w wychowaniu naszych dzieci? Do którego momentu w oportunizmie, to znaczy w którym momencie dziecko, wie pani, że generalnie rzecz biorąc dziecko, jak kiedy zacznie już dojrzewać, kiedy będzie miało lat 14-16, kiedy zacznie się taki proces, który nazywamy indywiduacją i separacją, to on sobie przestanie być oportunistą. Znaczy można to jakby odnieść, można by było, będzie na swój sposób, można by było odnieść to do czasów minionych słusznie, kiedy wszyscy jeździli małymi Fiatami, ale jakoś było zawsze wiadomo, że któryś jest mój, bo coś tam w nim wisiało. Albo jakaś była, nie wiem, to jakiś był lakier specjalnie zrobiony, albo były miśki na fotelach. Znaczy generalnie wspólnota jest zawsze powiązana z oportunizmem. A to, że my w ramach tej wspólnoty, czyli posiadania wszyscy wiemy, że mamy małego Fiata, prawda? Natomiast każdy z nas jednocześnie tego małego Fiata inaczej przyozdobi.
I myślę, że warto, żebyśmy siedzieli w małych fiatach tak długo, żeby dzieci siedziały w małych fiatach tak długo, aż będą na tyle dojrzałe, żeby zacząć sobie je przyozdabiać. Drodzy Państwo, w tej książce jest bardzo dużo takich rzeczy. Ja jeszcze Beata skończy, a następnie mikrofon jest Państwa, bo myślę, że będzie dużo pytań do autorów. Znaczy, chciałam do tej Barbie nawiązać, o co mi chodziło z tą Barbie, że to, co powinniśmy dawać dzieciom, to, co pytałaś Zosiu, co dla mnie było największym takim wstrząsem, kiedy pisałam tą książkę, to jest to, czego ja nie dostałam w dzieciństwie i nie wiedziałam, że to jest najważniejsze. Otóż mamy im dawać poczucie bezpieczeństwa, one mają się czuć bezpieczne w domu. Ostatnio spotkałam się na kawę z moją przyjaciółką, która zresztą jest psychologiem i ona przyszła bardzo roztrzęsiona rano, mówi, że strasznie krzyczała na swojego syna, bardzo się tym przejmuje. Ale dlatego krzyczała, że on teraz dopiero rano powiedział jej, że poprzedniego dnia dostał w szkole jedynkę. A on nie powiedział jej tego wieczorem poprzedniego dnia, ponieważ się bał reakcji matki. Oczywiście. I to było dla mnie takie bardzo, no bardzo poruszające, ponieważ powiedziała mi, no ja wszystko rozumiem, ale dlaczego on się bał? Tu by się trzeba było nad tym zastanowić, prawda? I to jest taka rzecz, której właśnie dla mnie była bardzo poruszająca, że najważniejsze to, co mamy dać dzieciom, to jest poczucie bezpieczeństwa, bo one wtedy już same będą mogły rosnąć na tego, na kogo chcą wyrosnąć. Albo na oportunista, albo na anarchistę, albo na kogoś, kto chodzi na religię, albo nie chodzi na religię. Ale wtedy będą mogły rozwijać się zgodnie ze swoim wewnętrznym poczuciem. Mamy tutaj bardzo poruszającą historię dla mnie. Tu jest dużo kobiet, które myślę, że dobrze mnie zrozumieją. O dziewczynce, która musiała być bardzo silna, prawda? Ona musiała być bardzo silna, ponieważ działy się bardzo trudne rzeczy w jej rodzinie i ona bardzo wspomagała mamę. Jakie były konsekwencje tego i co się działo, jak trzeba było pomóc tej dziewczynce, to zachęcam Państwa do czytania tej książki. A to też jest historia o tym, że najważniejsze jest to, żebyśmy dzieciom dali poczucie bezpieczeństwa w tym, jakie one są. Jedne są wrażliwe, drugie są przebojowe. Ta książka jest wielką obroną dzieci w ogóle. Jest właściwie taką wielką obroną dzieciństwa, myślę, i w nas, i w naszych dzieciach. W ramach tego podsumowania, taki manifest jednozdaniowy wygłosić, że nie chodzi o obronę dzieci, tylko chodzi o to, że dzieci wychowują dzieci, tak? Bez względu na to, ile te dzieci mają lat, czy je rodzą, czy rodzimy te dzieci w wieku lat 16, 30, czy 40, czy je robimy, mówię tutaj o swojej perspektywie męskiej, to mówię o tym, że dzieci mają dzieci. Myślę, że to jest właśnie książka o dzieciach, które mają dzieci z tego, ale myślę z tej właśnie obronnej strony.